No co się tak patrzycie? Mamy epidemię. Epidemię samorozwoju. Oh, dobrze, że maseczki już za nami. Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Nikodem Podstawski i na tym kanale zajmuję się głównie literaturą, jednakże jest to jeden z tych odcinków, w których porozmawiamy sobie o czymś zgoła innym. Niedawno bowiem, chcąc nie chcąc, wpadłem w pewnego rodzaju rabbit hole i zacząłem oglądać bardzo dużo filmów z gatunku samorozwojowych. I w momencie, kiedy oglądałem jeden po drugim, naprawdę zdarzyło się sporo tego obejrzeć, to byłem coraz bardziej zafascynowany tym światem i stwierdziłem, że troszeczkę bardziej się nad nim pochylę, nagrywając własny film na ten temat. Weźmiemy tutaj pod uwagę polską scenę samorozwojową, bo to właśnie na niej chciałbym się skupić. Chciałbym omówić, jak to wygląda, czym oni się tam zajmują i dlaczego określenie epidemia samorozwoju może idealnie do tego pasować. Jeżeli chcecie mnie gdzieś tam coś tam jeszcze, to mam Instagrama, na którego serdecznie zapraszam. Mam też Lubimy Czytać, więc możecie być na bieżąco z tym, co ostatnio przeczytałem. A jeżeli chcecie przeczytać moje prace, to zapraszam na nową fantastykę. Nie przedłużając, zaczynajmy. Samorozwój to, według definicji Wielkiego Słownika Języka Polskiego, proces zmian polegający na samodzielnym zdobywaniu wiedzy, doskonaleniu jakichś umiejętności i pracy nad poprawą własnego charakteru. Pod tą definicję można podpiąć naprawdę dużo rzeczy. Ogólnie można powiedzieć, że samorozwój jest to proces, w którym jednostka stara się wyjść poza swoje ramy, stać się lepsza sama w sobie, poprzez własne działania, czyli nie polegamy za bardzo na pomocy z zewnątrz, a skupiamy się na sobie i pomagamy sobie sami. Brzmi to naprawdę interesująco i z pewnością pozytywnie. W takim razie, jak może się przejawiać sam samorozwój? Jak to może w ogóle wyglądać? Z czym to się je? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy zajrzeć na kanały poświęcone takim informacjom. I chciałbym tutaj zaznaczyć, że jestem świadomy, że moja widownia to jest raczej widownia żeńska. Panowie, pozdrawiam was serdecznie, ale obawiam się, że jesteśmy w mniejszości na tym kanale. Więc chciałbym zaznaczyć, że ja tutaj będę się zajmował stricte samorozwojem, raczej kierowanym do mężczyzn, bo właśnie tym zajmują się mężczyźni, czy też chłopacy, których będę dzisiaj omawiał. Oczywiście niektóre rady są uniwersalne, natomiast no, chciałbym zauważyć, że jednak kanały te są kierowane głównie dla mężczyzn. Wśród kanałów na polskim YouTubie, które parają się samorozwojem, można wymienić na przykład takie kanały jak Pipidor, Kasper Halcarz, Norbert Mejherzak, Habi Habibi, Wiktor Kęsik i jeszcze parę innych. OG Śliwy nie wymieniłem, bo on raczej robi content siłowniany i zdarza mu się coś nagrać, ale raczej jak tak patrzyłem, to on raczej siłownia. I chciałbym na początek zaznaczyć, że nie nagrywam tego filmu, żeby jakoś ująć chłopakom w ich ciężkiej pracy, tak to nazwijmy. Nie nagrywam tego filmu, żeby robić z tego jakąś dramę, wojenkę, żeby podpiąć się pod zasięgi, czy cokolwiek będzie ktoś chciał napisać mi w komentarzach. Nagrywam ten film, bo po prostu interesuje mnie ten temat, interesuje mnie ten fenomen, że istnieje bardzo dużo kanałów, które właściwie zajmują się tym samym tematem, ale jednak potrafią jakby ubrać go w troszeczkę inne słowa czasami, czasami nie, ale ostatecznie jest bardzo dużo wersji, można powiedzieć, tych samych tematów. Tak więc, drodzy panowie, jak i ich widownio, proszę zachować kulturę w komentarzach. No ale o czym te kanały mówią? Na czym się oni skupiają? Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, są to raczej kanały i treści skierowane do rodzaju męskiego. I na tych kanałach możemy znaleźć m.in. takie rzeczy jak poradniki odnośnie nofapu. Nofap to jest odstawienie polerowania torpedy, które ma podobno zwiększać jakoś możliwości mózgu i tak dalej. Polecam poczytać, natomiast jest to po prostu ruch, który jakby ma za zadanie przeciwdziałać propagowaniu bicia Niemca po kasku i normalizowania tego, a wręcz pokazuje, jak bardzo może być to szkodliwe. Oprócz tego chłopaki poruszają tematy takie jak uzależnienie od pornografii, lenistwo, uzależnienie od na przykład telefonów komórkowych, social mediów, starają się pomagać właśnie w wychodzeniu z nałogów, w znajdywaniu własnej drogi, w szukaniu swojego własnego ja, mówią, jak powinniśmy planować
zaplanować dzień, jak zadbać o sen, o swoją dietę na przykład, swoje zdrowie, jak przestawić swój mindset, jak powinniśmy patrzeć na życie. Jest naprawdę bardzo dużo schematów i bardzo dużo kwestii, które oni tam poruszają. I nie będę tutaj przedstawiał konkretnych przykładów, bo jeżeli ja bym chciał wam pokazać po kilka filmów z każdego kanału, to ten film trwałby przynajmniej 2 godziny, a nie o to mi chodzi. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, co takiego konkretnego tworzą ci panowie, no to zapraszam po prostu na ich kanały. No i ktoś mógłby na sam początek powiedzieć, że wow, kurczę, to naprawdę jest fajny ruch. To naprawdę jest coś, co jest fajne, coś, co powinno być uskuteczniane. Myślę, że tutaj na pewno można się po części zgodzić, bo treści poruszane przez chłopaków, chłopaki nawiasem mówiąc bardzo inspirują się zachodnimi youtuberami, takimi jak Hamza, czy innymi twórcami, takimi jak David Goggins. I treści przedstawiane na ich kanałach myślę, że naprawdę są w stanie realnie komuś pomóc, szczególnie osobom, które są w nowoczesnym świecie dość zagubione, osobom, które nie do końca być może znajdują swoją drogę, nie do końca jakby ogarniają rzeczywistość i potrzebują takiego po prostu męskiego kopniaka w dupę, żeby się zebrać, ogarnąć i żeby ktoś im powiedział, no słuchaj, jesteś do kitu, ale nie musisz taki być. I myślę, że w formie takiej motywacji, takiego wzajemnego wsparcia, tworzenia właśnie takiej męskiej solidarności, można powiedzieć, jest to jak najbardziej w porządku. Zastanawiam się, czy są takie kanały dla kobiet. Być może są. Ja na przykład ich nie znam, pewnie dlatego, że YouTube mi ich nie daje, bo nie jestem kobietą. Więc na pewno jest to do pewnego stopnia jakiś pozytywny ruch, bo wiadomo, że nadmierne stosowanie przykładowo social mediów, jedzenie śmieciowego jedzenia, niedbanie o swoją higienę, dietę, niezażywanie sportu, uzależnienie od pornografii, są to bardzo negatywne aspekty, które w przyszłości mogą wyrządzić krzywdę, a wyrządzają krzywdę nawet w chwili obecnej, więc dobrze, że się o tym mówi, dobrze, że ktoś porusza te tematy i jakby zwiększa świadomość społeczną, szczególnie wśród osób młodych, i to jest jak najbardziej na plus. Z czego natomiast mógł się wziąć taki ruch samorozwojowy? Ja osobiście nie znam się za bardzo na tym, nie będę wchodził w szczegóły, natomiast myślę, że jest to pewnego rodzaju przeciwstawienie się obecnym trendom. Trendom, które propagują wszechobecną rozrywkę, tanią, szybką i bezmyślną często nawet rozrywkę. Trendy, które promują łatwe życie, życie właśnie z social mediami, życie z masą niezdrowego jedzenia, z pornografią, z masową seksualizacją tak naprawdę wszystkiego. Polecam ostatni film o keksie w książkach. Wydaje mi się, że samorozwój jest po prostu taką odpowiedzią części społeczności na negatywne zmiany, które zachodzą w naszym środowisku, na ten kryzys męskości, tak to nazwijmy, który też często pojawia się wśród treści przedstawionych na kanałach chłopaków. Więc wydaje się to dość naturalne, że skoro mamy jeden nurt, który właśnie promuje social media, promuje ten styl bycia taki właśnie luźny, rozrywkowy, influencerski, no to pojawia się przeciwwaga, pojawia się coś, co mówi, że słuchaj, powinieneś ciężko pracować, powinieneś się starać, powinieneś być odpowiedzialny, nie możesz podążać za światem, bo świat nie chce twojego dobra i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wchodzę w szczegóły, nie będę się więcej kompromitował, natomiast wydaje mi się to logiczne, że w świecie, w którym dużo ludzi chce sobie jak najbardziej uprościć życie, i żyć jakby po prostu bez zmartwień, niekoniecznie w najlepszy sposób, to jest grupa, która mówi, że nie, słuchaj, życie nie może być takie łatwe, życie musi być trochę trudne, ale jeżeli utrudnisz sobie życie, to będziesz już szczęśliwiej niż ci, którzy je sobie ułatwiają. I myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie tego samorozwoju i tego, do czego w ogóle dążą te kanały. Pomimo tego, że propagują oni naprawdę zdrowe i takie fajne rozwiązania i myślę, że całkiem przyjemnie się tego słucha, szczególnie właśnie jeżeli też jest facetem, to myślę, że jest takie po prostu poczucie, że ktoś mówi o jakby rzeczach, które też jakby ty powiedzmy znasz i też się z tym kiedyś spotkałeś, więc fajnie, że ktoś mówi o tym tak otwarcie. I tutaj znowu duże szapoba dla chłopaków za to, że można powiedzieć odkrywają siebie przed innymi, że pokazują jakby swoją prawdziwą wersję. Ja wiadomo,
można kolorować i tak dalej, można zmyślać niektóre rzeczy, ale wydaje mi się, że dużo osób jednak jest autentycznych w tym, co robi i dużo osób stara się pokazywać problemy, jakie oni mieli i opowiadają swoją historię i przez to też właśnie zyskują wiarygodność, przez to, że mówią, zobaczcie, ja byłem taki, ale zacząłem nad tym pracować i teraz jestem taki, jaki jestem i dzielę się tym z wami. Więc nawet pomimo tego wszystkiego, to mam pewne zastrzeżenia, których mam nadzieję, że chłopaki, zarówno jak ich widownia, jeżeli to oglądacie, to ich wysłuchacie z uwagą. Bo tak, ogólnie robicie dobrą robotę, natomiast jeżeli miałbym przekazać wam jakąś taką myśl, jeżeli miałbym w ogóle temu community samorozwojowemu, które pewnie przyjdzie pod ten film, przekazać jakąś swoją myśl, myślę, że powinniście troszeczkę uważać z samorozwojem. To znaczy, samorozwój jako taki jest bardzo dobry. I jakby fajnie jest stawać się lepszym od wczorajszej wersji samego siebie. Chodzi mi natomiast o to, że sam samorozwój, jeżeli jest niewłaściwie prowadzony, to może bardzo wypaczyć człowieka i sprawić, że on będzie taki trochę mało ludzki, że będzie traktował wszystko właśnie przez pryzmat tego samorozwoju i nigdy tak naprawdę nie wyjdzie z tej swojej bańki, bo będzie myślał, że wszystko, co jest choć trochę niezgodne z tym samorozwojem, to jest dla niego szkodliwe. I ja absolutnie nie chcę tutaj propagować oglądania pornografii, nie chcę propagować picia jakichś bardziej wyskokowych napojów czy zażywania innych używek, tylko chodzi mi o pewien taki zdrowy sposób myślenia i zdrowe podejście do życia. To jest coś, czego myślę, jesteście też po części świadomi, bo ja widziałem przynajmniej taki film, on był chyba u Norberta, odnośnie tego, że samorozwój cię niszczy czy coś takiego. Wybacz, jeżeli się pomyliłem, ale prawdopodobnie ten film się gdzieś teraz tutaj pojawi. Największy problem jakby z treściami samorozwojowymi jest to, że często trafiają one do osób bardzo młodych. Do osób, które tak naprawdę dopiero odkrywają samego siebie. Do 13, 14, 15 latków, którzy no tak naprawdę dopiero ogarniają, że świat jest prawdziwy. A często nawet tego jeszcze nie ogarniają. I wiecie, w momencie, kiedy taki 14-latek trafia na treści, na których wy mówicie to, co mówicie, no to jasne, że on to będzie chłonął, co nie? I o ile fajnie, że przestrzegacie go przed niezłym szambem, jakim jest na przykład pornografia, no to trzeba jednak uświadomić tego młodego człowieka, że w życiu będzie się spotykał z różnymi rzeczami i nie zawsze będzie się dało wybrać tę najlepszą opcję, nie zawsze ten samorozwój będzie działał i nie zawsze ten samorozwój będzie odpowiedzią na wszystkie jakby pytania. Jak dobrze wiecie, w wieku dorastania potrafimy popadać w duże skrajności, więc takie tematy jak na przykład właśnie rozwój osobisty, aktywność fizyczna też potrafią troszeczkę stać się taką lekką obsesją i myślę, że tu jest potrzebny taki zdrowy balans, żeby jednak właśnie być świadomym, że tak, rozwijam się, ale to nie jest tak, że nie mogę popełniać błędów i to nie jest tak, że osoby jakby w moim otoczeniu nie mogą popełniać błędów, że ogólnie człowiek nie jest idealny i będziemy się spotykać z tym, nazwijmy to, złem, z tą słabością, z tym nowoczesnym światem, powiedzmy, czy tego chcemy, czy nie. I nie zawsze wszystko będzie tak pięknie, jak możemy to sobie wyobrazić. Inna sprawa, że w niektórych filmach często poruszane są takie bardzo, myślę, kontrowersyjne tematy. Tematy, które ciężko jest, myślę, skrócić i łatwo jest bardzo spłycić. Takie hasła jak tolerancja, feminizm, męskość. Są to tematy, które naprawdę ciężko jest tak wytłumaczyć i mam wrażenie, że niestety są one czasem spłycane i obawiam się, że jeżeli już stosujecie takie terminy, jeżeli już wchodzicie lekko w politykę, w światopogląd i tak dalej, to przynajmniej postarajcie się to jak najbardziej obiektywnie przedstawić i nie róbcie tym dzieciakom prania mózgu, bo naprawdę to, co wy mówicie,
to bardzo łatwo na nie wpływa. Myślę, że niektórzy z was to są wręcz jak guru dla tych nastolatków. Więc musicie naprawdę uważać na słowa, musicie uważać, co mówicie, bo to naprawdę potrafi, myślę, zaszczepić w kimś takie dość mylne wyobrażenie, które potem z nim pozostanie. I tak starając się jakoś zamknąć ten segment, to myślę, że najlepsze, co możecie zrobić, to po prostu jakby być dalej sobą, ale właśnie w taki sposób, można powiedzieć, w 100% szczery. W sensie nie robić z siebie jakiś właśnie guru samorozwoju, nie iść w ten wręcz groteskowy, myślę czasem, styl narracyjny, nie obniżać sobie sztucznie głosu, nie starać się być jakimś coachem motywacyjnym czy czymś tam, tylko po prostu być jakby dalej sobą i mówić o tym, jak jest, opowiadać swoje historie, uczyć innych to, co my już sami wiemy. Myślę, że najbardziej autentyczną osobą z tego całego grona samorozwojowców będzie właśnie Pipidor, bo on tak faktycznie najbardziej spokojnie opowiada i tak opowiada po prostu szczerze o tym, jakby co go na przykład spotkało, nie? I nie ma po prostu w tym żadnej jakiejś komedii, żadnego przerysowania, nie ma tego takiego show. I myślę, że to show jest takie właśnie najbardziej dyskusyjne. Tak czy inaczej, moi drodzy widzowie, samorozwój to jest coś, co na pewno może wam pomóc. Jest to coś, co naprawdę jakby jest w stanie was uskrzydlić. Obecnie, jak widzicie, przeżywamy epidemię samorozwoju, bo jest on po prostu nam wszędzie wciskany. Czy to dobre, czy to złe, myślę, że to wszystko zależy od nas. Zawsze powinniśmy filtrować treści i patrzeć na to, czy to, co mówi nasz ulubiony coach, czy inny samorozwojowy twórca, jest na pewno prawdziwe i jest na pewno dobre. Pamiętajcie, że dobrze jest uczyć się od innych, ale zawsze warto weryfikować, czy ci inni są w stanie naprawdę nam pomóc, czy być może nie powiedzą nam czegoś, co jest tylko ich opinią, a my to przyjmiemy za obiektywny fakt. Tak czy inaczej, pamiętajcie, że warto zawsze dążyć do swoich celów, brać pomoc od innych i stawać się lepszym człowiekiem w sposób taki, w jaki jakby wy sami chcecie, a nie w taki, w jaki wam powie jakiś internetowy celebryta. Natomiast wszystkim youtuberom samorozwojowym czy jakimkolwiek innym twórcom, którzy siedzą w tej branży, życzę powodzenia i życzę dobrego, rzetelnego kontentu, który naprawdę będzie mógł pomóc innym, a nie przemycać jakieś osobiste poglądy, czy wręcz nawet być dla nich szkodliwy. Bądźmy mili dla siebie i twórzmy społeczność, w której będziemy mogli rozwijać się razem i w której wszyscy będziemy w stanie jakby koegzystować i nawzajem iść ku wspólnemu dobru, czy coś takiego. To był odcinek inny niż zwykle. Mówił dla was Nikodem Podstawski. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, no to zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wejdźcie na Instagrama, żeby tam było więcej osób. Możecie też wejść na Lubimy Czytać, tą fantastykę. Natomiast my już widzimy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. Cześć. Tak, fartuch jest mój. Fartuch jest mój, jestem naukowcem. Złap to 17! Nie znają mnie, synu! Złap to, hej, synu! Złap to, synu! O tak! Podniosłeś go z powietrza! Tak, jeden do jednego! Tak, zrób to jeszcze raz! No dalej! Chcemy to zobaczyć! Sędzio, tak jest! Kto będzie woził łodzie? Dalej, 23! Dalej, 24! Jeszcze jeden, Dawid! Kto jeszcze może wozić łodzie?